kontrolny dla tego doświadczenia. Tak wygląda roślina, mniej więcej zdrowa. Niewielkie zmiany suchej z glizny kapusty, ale tak powinna wyglądać łodyga. Tak większość roślin wygląda, czyli jest martwa, ze zmianami charakterystycznymi dla wertycyliozy i dla suchej glizny kapustnych formy łodygowej. Najczęściej dochodzi do załamania łanu. Im niżej, tym gorzej, bo trudno później taką biomasę poderwać motowidłem do kombajna. A to jest najczęstszy obraz w tej chwili, nie tylko na doświadczeniach, ale w ogóle w tej lokalizacji. Nastąpiło załamanie łanu na różnych wysokościach. Najgorzej, kiedy tak nisko, tak jak tutaj. Jeżeli zaatakowane są również rośliny słabsze, mniej rozwinięte, wertycylioza mogła się rozwinąć już jesienią. Prawdopodobnie do tego doszło. O tym świadczy stan tych łodyg. Najgorszy przypadek, załamanie tuż nad powierzchnią gleby, przy powierzchni, krótko przy szyjce. Niezależnie od grubości łodygi, w zasadzie im większa roślina, najbardziej ciężka, ten straty są poważniejsze. W zasadzie wszystkie kombinacje uważam jako bardzo udane. To nie jest pierwszy rok tutaj testów, od wielu lat prowadzę tutaj doświadczenia. Wiedziałem, w którym kierunku mam iść. Widziałem też, co działa i co nie działa na tych obu sprawców. A w roku, w sezonie zbioru 2021, efekty już są takie bardzo spektakularne, tak jak tutaj. Można chodzić, oprowadzać wycieczki.